Szanowni Państwo, chcemy dzisiaj przedstawić Państwu raporty, które wczoraj zaprezentowałem na Radzie Ministrów, na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, uchwały przyjęte przez Radę Ministrów i działania, które podjęliśmy od początku tego roku na rzecz wzmocnienia granicy wschodniej NATO, granicy wschodniej Rzeczpospolitej. Te wszystkie działania mają na celu ochronę państwa polskiego w najtrudniejszej sytuacji, jakiej znaleźliśmy się w ostatnich latach. Tak naprawdę, od pełnej suwerenności Rzeczpospolita nigdy nie była w tak trudnym położeniu związanym z atakiem hybrydowym, z wojną na Ukrainie, z tym wszystkim, co się dzieje w cyberprzestrzeni, z ogromnymi atakami na granicy, które w ostatnich tygodniach. Nabrały wymiaru takich zorganizowanych grup, próbujących przekroczyć granice i nacierających na polskich funkcjonariuszy i żołnierzy. To jest największa walka, jaką toczy państwo polskie od czasu zakończenia II wojny światowej o swoje bezpieczeństwo, o swoją przyszłość. To jest wielkie wyzwanie dla nas wszystkich i musimy też reagować na bieżąco na sytuacje, które się dzieją. Po pierwsze, chcę powiedzieć, i o tym też rozmawialiśmy i na Radzie Ministrów, i na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, Rzeczpospolita uczyni wszystko i nie spocznie, dopóki bandyta, który w bestialski sposób, w bandycki sposób zaatakował ze skutkiem śmiertelnym polskiego żołnierza, nie zostanie schwytany. Rzeczpospolita nie spocznie, dopóki tego bandyty nie złapie. W ten proces zaangażowane są wszystkie służby państwa, wszyscy, którzy są do tego działania dedykowani, żołnierze i funkcjonariusze: wojska polskiego, policji, służb specjalnych, straży granicznej, wszystkich jednostek. Państwo polskie będzie ścigać przestępcę, będzie ścigać bandytę, dopóki go nie schwyta. I to jest nasze. Solenne zobowiązanie, myślę, że to jest nasze zobowiązanie, nie rządu, nie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, nie Rady Ministrów, to jest zobowiązanie Polski, Polaków, bo to się należy naszemu żołnierzowi, który poniósł śmierć. Jeśli chodzi o wzmocnienie granicy, w kilku wektorach prowadzimy pracę od początku roku w działaniach operacyjnych, logistycznych, indywidualnego wyposażenia. Żołnierza oraz działaniach szkoleniowych. Zacznę od indywidualnego wyposażenia, bo ono dla nas po przejęciu władzy stało się priorytetem. Dlatego powstała operacja Szpej, zmiany wyposażenia żołnierzy Wojska Polskiego na jak najlepsze, no i nowocześniejsze i dające największe bezpieczeństwo żołnierzom. W pierwszej kolejności w operacji Szpej są wyposażane. I biorą udział jednostki, które wysyłają żołnierzy na granicę. To się dzieje od początku tego roku, od momentu, kiedy przejęliśmy władzę. To są hełmy z przyubicami, to są kamizelki kuloodporne najlepszej jakości, to są miotacze gazu o zwiększonej pojemności, tarcze, inne rzeczy. Pan generał szef sztabu generalnego będzie o tym mówił szerzej. Druga kwestia, oprócz indywidualnego wyposażenia, to sprzęt, który jest obecny na granicy. Są tam rosomaki, są transportery opancerzone, lekkie również do łatwiejszego przemieszczania się żołnierzy i funkcjonariuszy. Zostały skierowane dodatkowe jednostki, dodatkowe kompanie zmotoryzowane. Dwie kompanie zmotoryzowane działają na granicy. Działanie odstraszające ma w wielu miejscach choćby obecność rosomaków, a ułatwiające się przemieszczanie lekkich transporterów opancerzonych. Jeżeli chodzi o sprawy związane ze szkoleniem, to jest bardzo ważne, żeby żołnierze byli przygotowani przeszkoleni. O 40% zwiększyły się szkolenia w tym roku w Wojsku Polskim. Każdego dnia około 60 tysięcy żołnierzy. Ćwiczy na poligonach, ale co ważne, od 1 stycznia wdrożyliśmy nowy program strzelań z broni szczeleckiej, w którym rozszerzenie jest zakresu szkoleń z zasad użycia broni. Ta sprawa jest poddawana też w dużej debacie dotyczącej właśnie używania broni i jak często się to dzieje. Za chwilę przedstawię również statystyki w tym zakresie. Poprawiliśmy zakwaterowanie żołnierzy Wojska Polskiego. Zwiększyła się dostępność kontenerów, jak również namiotów, które są ogrzewane i klimatyzowane. Jakość zakwaterowania, funkcjonowania posiłków, to też jest przedmiotem naszej troski. Jeżeli chodzi o wymiar operacyjny, przygotowujemy nową wspólną operację Bezpieczne Podlasie. Bo dzisiaj mamy dwie operacje. Jedna jest operacją szkoleniową, druga jest stricte wypełnianiem zadań wspierających Straż Graniczną. To jest działanie, do którego jesteśmy przygotowani i nowa operacja wejdzie w życie od 1 sierpnia. Wczoraj również przyjęliśmy uchwałę dotyczącą Tarczy Wschód dotyczącą wzmacniania już takiego wieloletniego bezpieczeństwa granicy. O tym będzie mówił pan minister Cezary Tomczyk. Podnoszenie wyposażenia, jakości wyposażenia dla żołnierzy, umiejętności. COVID tutaj wykonał gigantyczne spustoszenie w szkoleń. Odziedziczyliśmy sytuację, w której było dużo mniej szkoleń, mówimy o tych 40% wzrostu liczby szkoleń odbywanych, czy to na poligonach, czy to na placach, w koszarach, w różnych miejscach ponad 250. Szkoleń, w których wzięli udział żołnierze, ćwiczeń wojskowych, w których wzięli udział żołnierze Wojska Polskiego do maja tego roku. Przygotowanie na, do działań nowych na granicy, bo te działania, które prowadzi Wojsko Polskie, Policja i Straż Graniczna, mają nowy obraz od kilku tygodni. To są grupy zorganizowane, sterowane przez Białoruś czy Federację Rosyjską, wyposażane. Sprzęt zagrażający życiu i zdrowiu. Dużo inaczej to wygląda niż w pierwszych tygodniach, miesiącach, czy latach nawet tej akcji prowadzonej na granicy polsko-białoruskiej, tej próby przekraczania granicy polsko-białoruskiej. Inaczej zachowuje się ten tłum, inaczej z, jest wyposażony i trzeba działań o charakterze przede wszystkim walki z tłumem i prewencyjnym. Stąd skierowanie dodatkowych sił nie tylko żołnierzy, komandosów po misjach w Afganistanie, Iraku, ale przede wszystkim żołnierzy i policjantów, którzy też mają doświadczenie po misjach w Kosowie, do których byli przygotowani do walki z tłumem. Rozpoczęło się również szkolenie żołnierzy wojska polskiego przez policjantów, którzy najlepiej są przygotowani do walki z takimi zagrożeniami o charakterze tłumu próbującego zaatakować, nie tylko przekroczyć granicę, ale też Doprowadzić do uszkodzenia tych, którzy bronią tej granicy. To są te działania, które podjęliśmy od początku tego roku w czterech domenach logistycznej, operacyjnej, szkoleniowej i wyposażenia. To jest z każdego dnia wzmacniane, bo przychodzą nowe wyzwania. Jeśli chodzi o użycie broni, to do dnia dzisiejszego w tylko w tym roku broń użyli żołnierze. 1300 razy żołnierze i funkcjonariusze, 1300 razy w 2024 roku, przez 5 miesięcy tego roku, przez ten czas, który za nami. Dla porównania, i to chyba pokaże skalę zagrożeń, z którą się mierzymy, ale też odpowie na te wątpliwości, czy żołnierze mają pewność użycia broni, czy nie boją się użyć broni. W, rok, w całym roku 2023. Broń została użyta 320 razy. W pierwszych pięciu miesiącach tego roku i pierwszych dniach czerwca 1300 razy. W samym maju to jest 770 razy została użyta broń. To pokazuje, z czym się mierzymy, co nie było obecne choćby w poprzednim roku, w poprzednich latach z takim przejawem agresji, na którą trzeba odpowiadać użyciem broni. Co przygotowaliśmy, żeby ta pewność użycia broni w stosunku do tych, którzy narażają na niebezpieczeństwo państwo polskie, była większa. Wczoraj przedstawiłem Radzie Ministrów i na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego propozycję zmian, które chcemy wprowadzić, żeby nie było żadnych wątpliwości, żeby żołnierz czuł się jeszcze bezpieczniej. Są określone zasady użycia broni. Ale jeżeli żołnierz broni granicy polskiej, to musi mieć 100% pewności, że może użyć broń. I nie może się tego obawiać w żaden sposób. I widać, że jest pewność, ale chcemy tą pewność jeszcze wzmocnić. Te 770 razy użyta broń daje poczucie, że żołnierze, jeżeli trzeba, po spełnieniu określonych wymogów korzystają, ale muszą być jeszcze bezpieczniej chronieni, dlatego proponujemy zmiany również w kodeksie karnym, żeby nie było żadnego tutaj Wątpliwości, po której stronie stoi państwo. Z państwo stoi po stronie żołnierzy, którzy mają określone możliwości użycia broni. Robią to z rozwagą i wzmocnimy w kodeksie karnym przepisy takie, które sprawiają, że żołnierz będzie miał jeszcze większą pewność i możliwość korzystania z zasad użycia broni, żeby tutaj niczego się nie obawiać. Sprawa, która, do której się też odnosiłem tydzień temu, która została. Opisana, która wywołała tak wiele komentarzy, szczególnie sprawa dotycząca użycia kajdanek, jest sprawą, która na pewno powoduje, że trzeba przeanalizować, i to zrobiliśmy, i wyciągnąć wnioski z takiego działania. Jeżeli chodzi o zdarzenia, kiedy żandarmeria wojskowa zakłada i stosuje środki przymusu bezpośredniego. Jednym ze środków przymusu bezpośredniego jest założenie właśnie kajdanek. Poprosiłem o raport żandarmerię wojskową z ostatnich lat, bo trwają procedury, w wyniku których jeżeli ktokolwiek przekroczył uprawnienia swoje, poniesie za to konsekwencje i mamy wstępną część tego raportu. 570 razy w ostatnich czterech latach użyto środków przymusu bezpośredniego w postaci założenia kajdanek. To dotyczy całej Polski oczywiście i dotyczy różnych spraw. Żandarmeria tyle razy, 570 razy założyła kajdanki, 5, 570 osób, z tego znakomita większość to oczywiście żołnierze. Żołnierz żandarmerii jest powołany do tego, że ma określone przepisy i stosuje się do nich. Kto podejmuje decyzję? Bo też wielu próbowało tą decyzję podejmować, że to politycy podejmują jakąkolwiek decyzję. To ani w roku 2021, kiedy 144 razy zostały założone kajdanki, ani w roku 2022, kiedy 189 razy, czy w 2023, kiedy 202 razy zostały założone kajdanki, 92 razy przez 5 miesięcy tego roku, w różnych sprawach, których dochodzenia prowadziła. Żandarmeria nie podejmowali decyzję żadni politycy. To nie podejmuje nawet komendant główny żandarmerii wojskowej. Podejmuje tą decyzję ten, który przeprowadza działania operacyjne, albo na własny wniosek z żandarmerii, albo na polecenie prokuratury. Podejmuje w oparciu o ustawę. Żandarmeria wojskowa używa środków przymusu bezpośredniego w postaci kajdanek zgodnie z przepisami wskazanej ustawy czy ustawy o żandarmerii, w szczególności w sytuacjach zatrzymania sprawców przestępstwa związanych z posiadaniem i handlem narkotykami, związanych z bronią palną i materiałami wybuchowymi przeciwko życiu i zdrowiu. I do takich sytuacji dochodziło, że te kajdanki są, były używane i tą decyzję podejmował ten zespół, który przeprowadza zatrzymanie. Oczywiście dochodzi to w różnych miejscach w Polsce. Jeżeli chodzi o wojskowe zgrupowanie zadaniowe na Podlasiu, to w, w latach 2021-2024 15 razy zastosowano kajdanki do żołnierzy, którzy na tym zgrupowaniu przebywają. 6 razy w 2024 roku, 7 razy w 2023 roku i 2 razy w 2021 roku. Chcemy doprowadzić do sytuacji, żeby nie było nadużywania, a szczególności wobec tych, którzy dziś bronią granicy, ale każdego żołnierza, moim zdaniem, w wielu przypadkach nie trzeba być aż tak restrykcyjnym. Dlatego zmieniamy ustawę o żandarmerii wojskowej, która od wielu lat była w tym kształcie, którym Państwu przynajmniej we fragmencie przytoczyłem. Dodamy do tej ustawy o żandarmerii wojskowej. Artykuł, w którym doprecyzowujemy zasadność użycia środku przymusu bezpośredniego w postaci użycia kajdanek. Przytoczę go, bo to jest sprawa bardzo ważna, wiem ile ona emocji wywołała. W przypadku zatrzymania żołnierza pełniącego czynną służbę wojskową, żołnierz żandarmerii wojskowej w toku wykonywania czynności służbowych mają, żołnierze żandarmerii wojskowej w toku wykonywania czynności służbowej. Mają dodatkowo obowiązek poszanowania godności i honoru żołnierza i służby wojskowej, w tym munduru żołnierza wojska polskiego, stosując zatrzymanie w czasie wykonywania przez tego żołnierza czynności lub zadań służbowych jako środek ostateczny, o ile nie zachodzi konieczność zatrzymania żołnierza na gorącym uczynku. Środek ostateczny. Tej zmiany nikt do tej pory nie dokonał. Pomimo wielu użyć kajdanek wobec żołnierzy wojska polskiego, pewnie w różnych sytuacjach. W sytuacjach takich, których ta zasadność była bezwzględnie konieczna, i w sytuacjach, który była moim zdaniem nadgorliwość. Nadgorliwość stosowania tego przepisu. Ale działali żołnierze żandarmerii w oparciu o określone przepisy. Trzeba je doprecyzować, i to jest nasza rola, że wyciągamy. Wnioski z tej sytuacji, zmieniamy ten przepis, że to jest ostateczność. I poszanowanie godności i munduru żołnierza wojska polskiego będzie naprawdę najwyższym nakazem. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o pomoc prawną, ale też o sprawy, które dotyczą użycia broni, bo one, one były opisywane w artykule też prześledziliśmy wszystkie te sprawy w ostatnich latach na granicy cztery takie sprawy dotyczące bezprawnego użycia broni cztery postępowania były wszczęte tylko w tym jednym przypadku opisanym w artykule Onetu zakończyły się postawieniem zarzutów w stosunku do czterech żołnierzy użyto środków przymusu bezpośredniego w postaci założenia kajdanek. Cztery sprawy związane z bezprawnym użyciem broń. Jedna w listopadzie 2023 roku, trzy w 2024 roku. Skąd ta liczba? No też z ilości użyć pewnie broni. W każdej z tych spraw albo było to z urzędu, albo na wniosek dowódcy jednostki. To nie było na wniosek grupy aktywistów, jakiejkolwiek organizacji, tylko dowódcy jednostki, na przykład w tej sprawie opisanej przez ONET, dowódcy wojskowego zgrupowania zadaniowego pod lasie pana generała Miernika, który uznał za stosowne wyjaśnienie tej sprawy na podstawie obowiązujących przepisów. Na podstawie materiałów zgromadzonych i dostarczonych przez straż graniczną, która te materiały dostarcza i są analizowane od momentu kiedy jest dostępne kamery dla celów szkoleniowych przede wszystkim, ale też jest to wszystko musi być zweryfikowane pod każdym względem. O tym pewnie szerzej będzie mówił jeszcze pan generał. Chcemy żeby w obliczu tych zagrożeń i w obliczu też tworzenia najbezpieczniejszych warunków do funkcjonowania dla żołnierzy wojska polskiego zmienić przepisy dotyczące użycia broni, o których mówiłem, dotyczące poszanowania munduru i nienadmiernego, nadgorliwego stosowania środków przymusu bezpośredniego, chcemy doprowadzić do tego, że będzie i powstanie biuro pomocy prawnej którego też nigdy w historii Polski nie było, dla żołnierzy wojska polskiego, dla funkcjonariuszy, również, którzy szczegą dzisiaj polskiej granicy, czy to ze straży granicznej, czy z policji, żeby bezpieczna pomoc prawna trafiła do każdego i bezpłatna pomoc prawna, adwokatów, radców prawnych, którzy będą przygotowani do udzielania pomocy w szczególnych przypadkach, szczególnie jeżeli dzisiaj chodzi o, o granice, ale w każdej sprawie e, dotyczącej szczególności użycia broni e, i tej pewności, żeby dać jeszcze większą pewność żołnierzom Wojska Polskiego. Kolejna kwestia dotyczy uposażenia żołnierzy Wojska Polskiego. E, jest ono na mocy ustawy o broni ojczyzny ob obcinane o 50% w momencie, kiedy zostały Postawione zarzuty. Tylko w tej jednej sprawie. Cztery razy były wszczynane postępowania, tylko w jednej sprawie postawiono zarzuty. Jeszcze raz to przypomnę. Jeżeli chodzi o uposażenie, planujemy zmianę, że to dowódca jednostki będzie decydował o uposażeniu. Nie będzie automatu obcinania. Jeżeli uzna że nie ma żadnych podstaw, że nie ma tutaj żadnych przeciwwskazań do utrzymania pełnego uposażenia, to to będzie możliwe. To w ustawie o obronie ojczyzny zostanie zmienione. Jeśli chodzi o żołnierzy Wojska Polskiego, ja we wszystkich przypadkach wierzę, że robią wszystko najlepiej i najstaranniej. Robią to tak, jak potrafią. Działają w ogromnym stresie dzisiaj. W, o, pod ogromną presją, dlatego będziemy ich wspierać w każdej z tych sytuacji. Muszą być one wyjaśniane, bo do tego zobowiązuje nas prawo i to są działania już nie żadnego ministra, ale po prostu przepisów praw. Ale my będziemy jako Ministerstwo Obrony Narodowej będziemy robić wszystko, żeby zawsze wspierać żołnierza, żeby pomagać, żeby czuł się bezpiecznie. Ja jestem głęboko przekonany, że w, tych, w tej, szczególnie tej sprawie, gdzie Jedynej postawiono zarzuty, że zakończy się to pozytywnie dla żołnierzy wojska polskiego, ale musi być to wyjaśnione. Bo z jakichś powodów dowódca tych żołnierzy zdecydował się na skierowanie tej sprawy do zbadania przez żandarmerię i prokuraturę. Na żadnym etapie też do działań prokuratury ani żandarmerii nie wnieśli obrońcy zastrzeżeń podejmowanych tych działań, ani stosowanych środków przymusu bezpośredniego. Ani stosowanych działań. Jeszcze raz przypomnę, nie było tam wniosku o aresz, bo to też w niektórych artykułach się później pojawiało. Szanowni Państwo, sprawa, o której ja na, na koniec tej części powiem, ale ona dotyczy już całościowego podejścia, które przedstawiałem wczoraj na Radzie Ministrów, to jest zmiana. W ogóle ustaw, zmiana prawa w takim zakresie, żeby prawo było dostosowanie do wojny hybrydowej i potrafiło po, po polskie prawo odpowiadać na stan, który dzisiaj nie jest opisany. I pomimo, że wojna hybrydowa trwała od wielu lat, nie był przygotowany i nie był wdrożony przez nikogo innego do tej pory. Nikt nie wdrożył tych przepisów, które chcemy teraz uchwalić, które wczoraj zaproponowałem. Chodzi o wprowadzenie możliwości udziału sił zbrojnych w operacjach wojskowych prowadzonych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w czasie pokoju i określenia dla tego udziału zasad użycia środków przymusu bezpośredniego, broni oraz uzbrojenia wojskowego przez żołnierzy. To jest zmiana odpowiadająca na zaostrzenie i eskalację wojny hybrydowej stosowanej przeciwko państwu polskiemu. To jest zmiana o charakterze fundamentalnym, bo opiszemy w polskim porządku prawnym sytuację pomiędzy czasem pokoju a czasem wojny. Nie opisują tego w należyty sposób dzisiejsze ustawy, łącznie z ustawą zasadniczą. Musimy dostosować polskie prawo do tej brutalnej rzeczywistości i tej brutalnej agresji, która wystąpiła wobec Polski. To też zwiększy pewność żołnierzy w możliwości ich działania, w możliwości podejmowania przez nich odpowiednich i adekwatnych kroków do zagrożenia, z którym się spotykają. Dzisiaj, i tak było przez te ostatnie pięć miesięcy i przez ostatnie lata, wojsko polskie na granicy działa na podstawie ustawy o straży granicznej. Pełniąc jedynie funkcję wspomagającą Straż Graniczną, i taka rola i taka możliwość działania jest dzisiaj przypisana żołnierzom wojska polskiego. Opisanie nowego stanu pomiędzy wojną a pokojem, bo ani jednym, ani drugim dzisiaj nie możemy powiedzieć. Mamy stan przejściowy, który do tej pory nie był opisany. To jest odpowiedź na tą eskalację wobec państwa polskiego. I takie przepisy też są przygotowane. W porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji e, trwają ostatnie prace w Rządowym Centrum Legislacji z naszej strony, z MSWJ, Rządowego Centrum Legislacji po decyzji wczorajszej Rady Ministrów, żeby zmienić również prawo w zakresie choćby możliwości użycia armatek wodnych przez wojsko polskie, bo dzisiaj tylko policja może użyć. I to jest bardzo słuszna propozycja pana ministra e, Siemoniaka, e, którą przyjmujemy i będziemy Realizować. Takich zmian będzie więcej, to jest nasza całościowa e, odpowiedź na tym etapie, bo każdy dzień przynosi nowe zdarzenia i wymaga nowych decyzji, których, które będziemy podejmować, które też mamy przygotowane, i w tej drabince różnych działań jesteśmy gotowi na wiele scenariuszy, na wiele działań, które przygotowuje sztab generalny. W operacjach logistycznych, w szkoleniu, ale przede wszystkim w działaniu o charakterze operacyjnym na wschodniej flance, Rzeczpospolitej Wschodniej flance NATO. Mamy plan, mamy pomysł, mamy podjęte działania, mamy zabezpieczenie finansowe, mamy przyjęty wreszcie program Tarcza Wschód i o tym projekcie pan minister Tomczyk, pan generał o sprawach związany już stricte z działaniami wojska.